Co dzisiaj mamy? Eclipse X7 kompatybilny z iPodami, ale zaraz zobaczycie, że z Androidami też. Eclipse. Najlepsze jest to, że dają pudełko do wersji z pilotem. To jest wersja bez pilota i pudełko jest takie same, nie ma pilota. Bardzo delikatna, bardzo ładna. Pokrowiec na różne graty, które są w środku. Ekstra gumeczki. To jest jakaś taka prześcióweczka. Proszę bardzo. No i oczywiście bardzo fajny garnitur, można sobie przypiąć taki zaczask, czy jak to tam nazwać. Dobra, teraz same słuchawki. To jest jack standard czteropolowy. Idziemy po kablu. Pilot na trzy guziki do Androida, a czy do iPhone'a. No i ceramicznie wykonane, to jest ceramika. Słyszycie? Słuchaweczki bardzo małe, bardzo lekkie. Dobra, włóżmy to z powrotem. Teraz Wam pokażę, jak pilot od Androida działa na... Pilot, o Jezu, przepraszam, pilot od iPhone'a działa na Androidzie. To jest Galaxy J5. Android 5.0. Pilocik. Oczywiście ściszanie, podgłaszanie nie będzie chodzić, ale środkowy guzik. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Widzicie, wszystko działa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Ha. I start. I stop, wszystko działa. Czasami jest tak, że w słuchawkach od Androida, a czy od iPhone'a, gdy przyciśniecie ten guzik, to zmienia się dźwięk w słuchawkach. Jest cichszy lub głośniejszy. No w tych słuchawkach akurat tak nie ma. Nieważne, czy przyciśniecie, czy nie przyciśniecie, dźwięk zostaje taki sam. Jak dłużej przyciśniecie, to przychodzi do aplikacji, które to samo macie ustawione. Także to jest dobre. Dźwięk nie jest zniekształcony, jeśli przyciśniemy guzik lub go nie przyciśniemy, o tak. To jest różnie w różnych słuchawkach. Jeśli chodzi o jakość audio, to jest mega. Naprawdę, wszystkie detale. To nie są strasznie basowe słuchawki. To nie są R6, tak wam pokażę. Eclipse R6, który jest nastawiony na bas. To są bardziej jasne słuchawki. Czyli traszcie dużo detali, mniej basu od R6, mniej basu od S4. Porównajmy je do S4. Mniej basu do S4. Ale chyba więcej detali. Mogę się mylić, bo podobno to środek jest taki sam. Tu jest tylko różnica, że to jest ceramika, a to jest plastik. No, ale mogę się mylić. Zobaczcie, jakie one są małe w porównaniu do S4. Grają przepięknie. Ogromna ilość detali. Super balans. Niestety są dwa razy droższe od S4.
Jeśli chodzi o wartość pieniądza do dźwięku, to tu się nie opłaca. Lepiej wziąć S4 niż X7. Ale teraz X7 są na promocji, bo wychodzą w 2016 nowe modele Klipsze i można je wyrwać naprawdę tanio. Ja je wyrwałem za 200 zł, a normalnie w sklepie kosztują 800. Więc no jest różnica, prawda? Na Amazonie widziałem je po 70 euro, więc to też nie jest 800 zł. No jest dalej dużo, ale nie jest kosmicznie dużo. Myślę, że warto. 50 euro bym za nie mógł dać, a nie więcej. Jeśli te można za 250 zł kupić, a grają bardzo podobnie. No. Ogólnie bardzo fajne. Dla kobiet bardziej takie stylistyczne. To tyle. Dzięki.